Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Nikodem, a to jest Minecraft. Minecraft, super. Dobrze, i dzisiaj, moi widzowie, pójdziemy sobie do... Kurwa, nie mam drewna. Pójdziemy dzisiaj na budowę. Jej. Zapytacie się, Nikodemie, po co na budowę? A po to na budowę? To znaczy na budowę. To znaczy musimy dokończyć pewną rzecz, która stoi już od niedawna, a jeszcze nie została dokończona. Chyba naprawdę, kurde, muszę coś zrobić z tym komputerem, bo już mnie denerwuje. Ale dobrze. Zanim, kurde, pokminię nad komputerem. Co by tu zrobić? Proszę bardzo. Pyk. Zapytacie się, po co ja drzewa tnę, Nikodem? Po co ty, Nikodem, je drzewa tniesz? A po to, żeby drewno było. Może święty. Dobra, już koniec tego durnego paplania o tym, co ty odpierdalasz tutaj w ogóle. Moim zdaniem też chyba system obciąża trochę, ale nie wiem sam. Dobra, może wykończmy tą kamienną siekierę. Pyk. Nie no, mamy tutaj dużo tego, to tam wystarczy. Na pewno. Nie mówię, że nie. Dziękuję, dziękuję. Nie musieliście mi dawać tyle drewienka. Zawsze się drewno przyda. Czemu nie? O, tutaj jeszcze postawimy ładnie pochodnie, żeby nam się pięknie świeciło w nocy. I o jednej rzeczy już widzę, że zapomniałem. Mianowicie zapomniałem o kilofie, który też będzie mi dzisiaj potrzebny. Tu już widzę, że tutaj to drzewo też trzeba będzie ściąć. No właśnie, dobrze, jeszcze to drzewko zetniemy. Ogólnie, no więc właśnie. Nie wiem właśnie ten. Czy będę to teraz niedługo nagrywał, czy właśnie po tym odcinku. Ale chyba powinno się ukazać przed tym odcinkiem. Będę najprawdopodobniej nagrywał Harry'ego Pottera i Księcia i Insygnia Śmierci, część pierwsza. Jeżeli się nie pojawiły na kanale, to będą gdzieś... to będzie pierwszy odcinek na kanale gdzieś po tym odcinku. A jeżeli się pojawiło na kanale, no to się pojawiło. Dobra, tutaj damy to drewno. No, znaczy to drzewko niezasadzone. Minimalnie ścina, ale to jak chodzę tylko, więc ostrożnie z tym chodzeniem. No, ale kurde, latarnia pięknie się komponuje. Naprawdę, kurde, ja. Ogólnie miniaturkę do drugiego odcinka zrobiłem. I to już nie w gimpie, nie, to kurde, Photoshop, Nikodem. Wow, widzę, rozwijasz się, jeszcze chwila i będziesz, kurde, shadery wygrywał. Widzę. Shadery, no właśnie, shadery. Przydałby się lepszy komp, nie? Spokojnie, nad tym też popracujemy, lepszy komputer,
Wszystko lepsze, może nawet mi się tam w przyszłości uda swój własny router kupić, przenośny, żeby był dobry internet, a nie takie gówno z UPC. Oczywiście do UPC nic nie mam, nie? No ale tam... Dupa, nie? Live ścina w chuj. Ale to też może być wina procesora, bo ten... bo to zasrane gówno... Nawet kurwa dwóch rdzeni nie ma. Od tego zacznijmy, że to nawet kurwa dwóch rdzeni nie ma. I kurwa, gdzie tu jest sprawiedliwość? To bym tutaj tak wykopał, no bo... Powiedzcie mi. Po kwitu to jest. Wiem, wszystko ładnie, pięknie, spoko. I możemy tutaj jeszcze kilka drzewek posadzić, mi się wydaje. Tu możemy. Tu możemy. I tu możemy. Tu też możemy. Tak, żeby wokół domku jeszcze troszeczkę coś tam rosło. I ja o to zadbam. Tam właśnie byliśmy w poprzednim odcineczku. Odcinki nie wiem, będę stawiał, nie wiem, może z Minecrafta oczywiście, co tydzień może. Chociaż nigdy nie wiadomo, jak ta seria się potoczy. Rozmyślałem na tym, żeby robić też serię Minecraft na hardkorowo, no ale to już byłby dla mnie istny hardcore. A właśnie, miałem iść po żarcie i nie tylko. Kiedy byłem w Netherze, spalił mi się plecak, wszystko mi się spaliło. Na szczęście pomyślałem przed tym i... i wyciągnąłem te potrzebne butelki z wodą, które są bodajże w tej skrzynce i tutaj będą właśnie te takie alche... O, mam jabłuszka, no to w sumie nie potrzebuję nawet. Właśnie tutaj będą te takie alchemiczne i no nie wiem, może jeszcze... Może mi się uda jeszcze kocioł zrobić, ale to kiedy indziej. Czy ja mam tutaj jakieś przepieczone żarcie? Co wątpię. Nie mam żadnego żarcia, chyba trzeba iść na różnięcie świń albo krów. Krowy widziałem tam gdzieś pod... pod wioską niedaleko, co mnie bardzo cieszy. Nawet złotych jabłek nie mam. Miałem kuźwa 5 złotych jabłek. Wszystko kurwa spaliło się. W cholernym Netherze. No cóż. Trudno się mówi. Siekiera mi się przyda, kilo. Jest pytanie, czy wydajność dwójkę dać, czy żelazny będzie? A w sumie możemy dać jeden i drugi. Złota łopata mi się nie przyda. Dobra, te saplingi kurde, włóżmy, sadzonki, sronki, ronki. Moja kobla wziąłem. Nie chcę kobla. Żelazo mam przecież. No, byłem też w kopalniach, tam zebraliśmy bardzo dużo, bo byłem w kopalniach, ale... Szukałem diaksy, to znaczy znalazłem diaksy, ale zrobiłem zbrojkę i zbroja też mi się poszła jebać, wszystko mi się jebać poszło. Dupa nawet zasranych patyków. A, mam jednak patyczki, spoko. Płotki? Czy mi się płotki przydadzą? Możemy dać płotki, czemu nie? To ty... A jeszcze futkę może byśmy zrobili. Kurde, ten mój fail, kurde, pamiętam. Nie wiem, czy to było na odcinku, czy oczywiście na tym. Czy poza odcinkiem, ale zrobiłem takiego faila, że kurde, no... Szkoda go. Po co ja się taki dobrowy, skoro mam... Aha, bo ja się kierę muszę. Dobra. Plus. Kurde, takie posrane, co ja właściwie mam robić, nie? No i dobrze, i chodźmy wykończyć ten jak sobie kill off. O, widzę, się już co nieco ustabilizowało. Słaby rendering, jak zwykle. Co, kurwa, 10 FPS-ów. Ale to kopie. Ja pierdziu. Ten kilow jest zajebisty. Teraz pytanie, czy...
Złotą zaczniemy to. Wiecie co? Już to zacznę burzyć tu. I damy tu. O, widzicie. Tfu! Co ja robię? Jeszcze na podłogi mam misacz, widzicie, to jeszcze to na pewno więcej drewna będzie potrzeba. No, coś mi się zdaje, że to taki budowlany odcinek dzisiaj będzie. Oczywiście na tym się chyba dzisiejszy odcinek nie skończy, nie wiem. A jeżeli tak, to sorry. Ale przynajmniej będzie budowanie. A nie jakieś tam sranie w banie. Albo wiecie co, najpierw zróbmy jedną stronę i potem drugą zróbmy, bo tak to się nigdy nie wyrobię z odcinkiem. Kurwa, myślałem, że to jest... O Jezu. Że... A! Goddammit. Że tutaj mamy ten węgiel. Co mi się bardzo przyda, nie powiem, ale to kurde szybko kopie. Mieliśmy nagrywać z Infinity Nico and Infinity Adventures, ale zdecydowaliśmy, że skoro już dużo zrobiliśmy na tym serwie, no to kurde, no nie opłaca się to robić i zrezygnowaliśmy z tego projektu, ale może coś tam kiedyś. Goddammit. Ale może coś tam razem kiedyś nagramy, nie wiadomo. Okej. Tu jest niesymetrycznie. A nie? Chwila? Dobrze jest, uff. Ej, dobrze wymierzone jest wszystko. Pięknie, bitches. My bitches. Chwila. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. Dwa. Dobra, jest. Łe, to spoko. Kurde. Nie wiem ile jest odcinka, jak zwykle. Tu jest drewno, którego też nie powinno tu być. Szczerze mówiąc, tu właśnie w tym miejscu, ale w sumie... No i nigdzie go nie powinno... Nigdzie go w sumie nie powinno być, bo drewno to... Nie, tutaj już na podłodze miało być... Goddammit! Jeszcze tu, jeszcze tutaj pociągniemy i tutaj. Fu, tu już nie chciałem. Dobra, i te właśnie furtki nasze, kochane. Możemy już ogolić w sumie. Skoczę? Skoczę. Niech to będzie tak jak jest. A tutaj... Wow. Myślałem, że przede na tę moją polankę, a tutaj jest dobrze. Mi się wydaje, że to powinniśmy jeszcze tutaj przesunąć. I to tutaj damy drewno. Chyba chciałem, żeby tutaj był ten trawnik cały, ten taki żółty, nie? Taka skopana trawa jakby. Ale...
Kuźwa, ja was przepraszam, że ja tak harkam do tego, ale musicie mi wybaczyć, jestem przeziębiony. Przeziębiony YouTuber, polecam. Mam nadzieję, że kamerka mnie nie będzie ścinała jak w pierwszych odcinkach. Te pierwsze odcinki to były dawno nagrywane, to było we wakacje jeszcze nagrywane. Jak byłem w Krobi. Pozdrawiam bardzo serdecznie ludzi z Krobi. Mam nadzieję, że będą jeszcze... Kurwa, jebane pająki. Gdzie ja chuje słyszę? Mam nadzieję, że jeszcze lepsze prowokacje z wami będą. To albo jest pode mną, albo kurde, Bóg wie gdzie. Bo nie dość, że ja zasranego Endermana słyszę i widzę jeszcze w dodatku na mapie. Nie, to nie są cheaty, spoko. To jeszcze kurde, zasrane pająki słyszę. Chyba trzeba będzie się do cave'ów zasranych wybrać i... No nic, pod spodem. Nie, one mogą być pod spodem. Ja tak właśnie widzę, przybliżam do tej mapy, żeby to właśnie zobaczyć. Mi się wydaje, że pójdziemy może na bój i zabić te krówki. Jeszcze za sraną wiedźmę słyszę. God damn it. Co tu się dzieje? Wiecie co, mi się wydaje, że dzisiaj tego nie skończymy. Nazwiemy to budowa tunelu, część pierwsza. Bo tak mi się wydaje, że część drugą będziemy robili w kolejnym odcinku. A jak nie, no to nie wiem. Raczej nie w kolejnym, raczej w kolejnym odcinku, bo live'a raczej z tego nie zrobię. Fuck. I tu teraz cała symetria się poszła jebać. Właśnie w tym momencie. Wiecie co? Mam pomysł. Bo ja chcę, żeby tutaj właśnie w tym narożniku były to. O! I widzicie. Widać coś? Nie widać. Ale kurde, coś się boję, że to niesymetryczne będzie. Mogłem robić po trzy. Nie pomyślałem. Ale kurde, ładny domek, nie? Domek mi się po raz pierwszy udał. I nie skopiowałem od Reziego. Tak sobie pomyślałem, a zbuduję sobie ładny domek. Nie będę kopiował od Reziego, bo mi ludzie wytykają palcami, że kopiuję od Reziego! Jak śmiesz kopiować od Reziego? Rezi jest 100 razy lepszy ode mnie. No bo jest. Jakby na to nie patrzeć, to jest jurorem w programie The Brain Genialny Umysł, nie? Jak nie wiecie, to oglądajcie na Polsacie w każdy wtorek o 20. Robię reklamy. XD. A jak dziś... cały czas gdzieś ich tu słyszę, nie? Tu jestem tak skupiony, a te kurde gówna zasrane mi tu przychodzą. O! Teraz jak tak właśnie zrobiłem, to tego nie będzie. Sk
kolei to drewno jest źle włożone, bo to będzie głębiej. Ale nad tym już pomyślę później albo w kolejnym odcinku. Tymczasem jeszcze to tutaj zrobimy. Tego już raczej nie będę modyfikował, bo to jest i tak już dosyć pięknie zrobione. Pyk, pyk. Dobra, sięgłem. Au. Na zębiaki. Chociaż w sumie też bym pomyślał nad rozstawieniem pochodni tutaj. Pyk. To będzie równo? Nie, to tu było. Pyk. O. I teraz jest ładnie. Słuchajcie, ja nic słyszę. Naprawdę trzeba będzie się w końcu wkopać tam i ich wszystkich powymordować. Ale dobra. Trzymajmy wszystko do tego. Skrzynki. Czy coś poróbmy. Kuźwa, ja bym cały czas ten nether obiecuję, nie? I do dzisiaj nie poszliśmy do netheru. Ale ze spokojem, właśnie co ja miałem zrobić? Te wszystkie kamienno-podobne rzeczy tu. Pyk. Tutaj dirt, tutaj. Poczemnie dzisiaj robiłem tyle drewna i rąbałem. Tego nie będzie już potrzeba. Andezyt jeszcze tutaj widzę mamy. Spoko, teraz cobblestone. Cobblestone. Camel toe. Okej, okay. Żelazo oczywiście. Kuźwa. Czy mi kuźwa w końcu przestanie cieknąć z tego zasranego nosa? Jeszcze to i zobaczcie, nawet skill off mi się jeszcze nie skończył. Co już jest cudem.